Nie masz czasu rano na makijaż? Centrum Kosmetyczno-Fryzjerskie Aisia zaprasza. Teraz makijaż permanentny 20% taniej. Trwałe zagęszczanie i przedłużanie rzęs. Czeka Cię wielkie wyjście? Polecamy. Zabiegi liftingujące, rozświetlające, fryzury, makijaże okazjonalne, masaże orientalne i relaksacyjne. Aisia, nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej Ci osoby? Kup nasz bon upominkowy. Zapraszamy. W Pilskim Domu Kultury otwarto bardzo ciekawą wystawę, na której zobaczyć można tylko 10 zdjęć i listy pisane przez matkę dziecka chorego na zespół Downa. 10 zdjęć, ale prace te mają wyjątkowy ładunek emocjonalny. Wystawa Listy do Syna przedstawia 10 zdjęć, na których znajdują się mamy wraz ze swoimi dziećmi z wadą genetyczną zespołem Downa. Geneza tej wystawy jest taka, że pewna pani Wioleta Mikusik, w momencie, kiedy dowiedziała się, że jej dziecko będzie miało zespół Downa, zaczęła jakby pomagać sobie w ten sposób, zaczęła pisać do niego listy. I te listy jakoś tak pomagały jakby poradzić sobie z tym, no, z tym jakąś tak, no, z tym obciążeniem, jakim jest ten fakt, że będę miała dziecko niepełnosprawne. No i z tymi listami, szukając dalszej pomocy, poszła do stowarzyszenia Bardziej Kochani, w którym bardzo aktywnie udziela się fotograf Chris Nedenthal, który zainspirował się, pod wpływem tych listów stworzył do nich właśnie te fotografie, które mamy teraz możliwość oglądać. Społeczna grupa AXA realizuje program Wspieramy Mamy. Jego celem jest pomoc merytoryczna i finansowa oraz rozwiązywanie problemów polskich matek. Mamy powinny być dumne i szczęśliwe, szczególnie te, których macierzyństwo bywa wielką próbą. Wystawa, którą warto zobaczyć. Na wystawę zaprasza Państwa Stowarzyszenie Open Art. Wystawa będzie tutaj w Pilskim Domu Kultury do 30 listopada 2009. Zapraszamy serdecznie. W mijającym tygodniu odbyło się zebranie Rady Osiedla Śródmieście. Minął niespełna rok od poprzedniego spotkania. Z tego, co usłyszeliśmy, mieszkańcy zgłaszają podobne problemy. Jednym z nich jest spożywanie alkoholu pod osiedlowym kioskiem. Tam pijacy w tych piaskownicach, na Śródmieskiej, w tym naszym przedblokiem, całą noc piją, do domofonów dzwonią. Jest strach wyjść w nocy wieczorem z tego bloku. To jest jedno. Po drugie, ten wjazd na ten parking, który tam jest, z prawej strony, gdzie te TBS-y, chyba to TBS-y, ja nie wiem, kto teraz tam rządzi, zrobili sobie oni to parking z prawej strony, a z lewej strony jest zakaz postoju, strażnicy przyjadą, tylko sprawdzą, posiedzą sobie, obserwowałam ich. W składzie rady zaszły znaczące zmiany personalne. Na wiceprzewodniczącego zarządu, pan Ryszard Knap, na członka zarządu i jednocześnie sekretarza w zarządzie, pani Iwona Kamińska-Lech, oraz na członka zarządu, pan Grzegorz Dereziński. Na zebranie przyszło kilkanaście osób, w większości starszych. Z tego wynika, że młodsi mieszkańcy osiedla zupełnie nie interesują się tym, co się dzieje wokół miejsca ich zamieszkania. Pan, który tam restaurację otworzył, zerwał płyty, tak, były takie płyty i on zerwał, bo sobie wodę gdzieś tam doprowadzał. Te płyty zlikwidował i teraz taka wielka dziura się zrobiła. Tam przyjeżdża szczególnie śmieciarka i ona najwięcej te dziury wyrabia. No i dojechać tam z tyłu to w żaden sposób nie idzie. I to czy nie ma możliwości, żeby tego naprawienia. Jeszcze jeden ma taki problem inny, co do Straży Miejskiej, myślę. Czy samochód, jak nie ma tego zakazu zatrzymywania się i postoju. Samochód postawi, ktoś stoi po 2-3 lata w jednym miejscu i jest wszystko w porządku. Nikt nie zabiera. Na przykład na Kolbego 8 stoi samochód już bez powietrza. Stoi już chyba ze 3 lata ten samochód. I trwałe wieczne zwężenie jest i powoduje. Nie by to musiało być. Być może nie ma ważniejszych palących problemów, które można by rozwiązać wnioskując do Rady Osiedla. Te, o których mówiono, wyjaśniono od razu. Inne można załatwić w sposób formalny po zgłoszeniu wniosku. Na spotkaniu obecny był prezydent Zbigniew Kosmatka, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji. Dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości odbył się w Pilskiej Szkole Muzycznej koncert, w którym wystąpili uczniowie tejże szkoły. Obszerny materiał z tego koncertu można znaleźć w kanale Kultura Pilskiej Telewizji Wirtualnej. Przed Państwem duet Astery Heile, której akompaniuje na fortepianie Grzegorz Rychlik.